Podobno najważniejszym teraz tematem, i to na wszystkich płaszczyznach, jest wojna, więc my tę wojnę też w telewizji w Polsce.pl omawiamy na różnych płaszczyznach i teraz będziemy się zastanawiać nad tym, czy Rosja celuje w wybory w Polsce. Za chwileczkę rozszyfrujemy, na jakie to ma konkretnie przełożenie, a rozszyfrowywał będę z panami, do których mam pytanie. Jacek Karnowski i Marek Pyza. Dzień dobry. Witamy panowie. Dzień dobry. Bo ten program nazywa się Mam do was pytanie, panowie. W tym najnowszym numerze tygodnika Sieci Marek Budzisz proponuje taki tekst okładkowy: Rosja celuje w wybory w Polsce. I poproszę o taki pierwszy fragment, wprowadzenie do tego tekstu Marka Budzisza. Zachęcam do przeczytania oczywiście całego numeru tygodnika Sieci, ale to jest taka rzecz, którą w tym tygodniu uznaliśmy za najważniejszą. Rosja będzie potrzebowała od 5 do 10 lat na odbudowę swojego potencjału militarnego nadszarpniętego w wyniku wojny na Ukrainie. Ale nie oznacza to, że Moskale dadzą nam spokój. Wręcz przeciwnie, w nadchodzących latach większy nacisk położą na działania w szarej strefie. Próby destabilizowania sąsiadów i państw postrzeganych jako wrogie uaktywnią się w cyberprzestrzeni i chętniej będą odwoływać się do swojego potencjału nuklearnego. Czy polem rosyjskich działań stanie się też Polska? Pyta Marek Budzisz, a ja mam do panów pytanie, czy przypadkiem tym polem Polska nie jest w zasadzie ciągle? Oczywiście, że jest. Nie od dziś, od lat, natomiast od połowy 2021 roku jest celem bezpośredniego ataku, agresji. Możemy ją sobie myślisz o granicy polsko-białoruskiej, tak? Oczywiście, że tak. Czymś, co było bezpośrednio sprzęgnięte z inwazją na Ukrainie, i to już wiemy, ponieważ wiemy też, że decyzja o tym, żeby zaatakować Ukrainę, zapadła na Kremlu wiosną 2021 roku, a zatem to, co się wydarzyło na polsko-białoruskiej granicy, było bezpośrednim interludium do tejże agresji. Więc odpowiedź na pytanie brzmi: oczywiście, że tak. Nie jesteśmy zaskoczeni. Zawsze mówiliśmy, że to był jakby to było tak. Preludium wojny, prawda? Tak, tak. Co, no, wczoraj były preludium, a nie interludium. Wczoraj czy przedwczoraj były obchody służby, dnia służby granicznej, dnia straży granicznej. I słuchałem prezydenta Andrzeja Dudy i on bardzo celnie powiedział, znaczy to jest dzisiaj formacja, na której rzeczywiście spoczywa ten obowiązek obrony niepodległości Polski, takie zderzenie, znaczy wojna o granicę jest też wojną psychologiczną, psychiczną, ona też się rozgrywa wewnątrz, to nie jest tylko kwestia sprawności straży granicznej jest tu ważna, ale jednak drugorzędna, to jest kwestia właśnie tych zagończyków, tych ataków, tych wyzwisk, tego uruchamiania, ale tego podziału. Przed 21 rokiem tak naprawdę wiedzieliśmy, że jest straż graniczna, natomiast ona no gdzieś tam sobie tak funkcjonowała, a tutaj się nagle okazuje, że ten bramkarz w drużynie, który zawsze tak jest istotny, no tutaj spełnił swoje zadanie. Tak? Oczywiście, że tak, ale myślę, że Rosja nas będzie rozgrywała na bardzo różnych poziomach. Nie udała się moim zdaniem ta próba podpalenia relacji polsko-ukraińskich, a uruchomiono pewne środowiska, szczucie tam, prawda, wykorzystają, ktoś wziął 500+, nienależnie, prawda, emerytury zabierają dla Ukraińców. Nam pracę. To się nie udało. No gdzieś tam może to zarezonowało, ale na minimalną skalę. Polacy będą dobrze szukali. Tutaj zrozumieli, kto jest uchodźcą i komu należy pomóc, to proponuję teraz kolejny fragment z artykułu Marka Budzisza w tygodniku Sieci. Szanowni państwo, popatrzmy, cały czas rozmawiamy o tym, czy Rosja celuje w wybory w Polsce, i Marek Budzisz pisze słowa następujące. W tej sytuacji trzeba postawić pytanie, czy Moskwa spróbuje wpłynąć na wynik jesiennych wyborów w Polsce. Liczenie na to, że będziemy oazą spokoju, jest więcej niż naiwnością. Jesienią, kiedy będą odbywały się w Polsce wybory, Rosjanie mogą być zainteresowani destabilizacją sytuacji w naszym kraju. Nie chodzi w tym przypadku o otwartą agresję, wystarczy, że zajmiemy się własnymi sprawami, pogrążymy w kłótniach i wzajemnych oskarżeniach. Nie będziemy mieć wówczas ani czasu, ani energii, by reagować na wydarzenia za naszymi granicami, które mogą wówczas bardzo przyspieszyć. To tylko hipoteza, pisze Marek Budzisz, ale nie zdziwiłbym się, gdyby Rosjanom zależało na tym, byśmy mieli gorącą jesień. No właśnie, no w poprzedniej części programu mówiliśmy o tym zamieszaniu wewnątrzwojskowym, okołowojskowym, no przecież to jest wypisz, wymaluj ten scenariusz, tak? No dokładnie tak. Mówiliśmy o tym, że na Kremlu się cieszą z tej burzy, jaka jest pomiędzy ministrem obrony, ważnymi generałami, prezydentem. Wciąż to mam nadzieję, właśnie, że mają jednak obecnie większe kłopoty, ale może to prawda na Kremlu. To prawda, no, ale rzeczywiście o takie działania Rosji chodzi. No, myślę, że natężenie tego typu prowokacji, bo ja nie wiem, czy to nie było celowe ze strony rosyjskiej, wpuszczenie tej rakiety do
polskiej przestrzeni powietrznej. To nie jest jakaś zabłąkana rakieta, która oczywiście sobie przelatywała. Tak. Rakietę można, że tak powiem, dobrze zabłąkać, tak? Mm-hmm. Niech ona się zabłąka tam, gdzie chcemy, żeby się zabłąkała. No, możliwe, ale że tak też może było. Się przy takiej skali ostrzału, a był przecież czas, kiedy leciało 100 dużych rakiet na Ukrainę, na energetykę, wiesz, no, która zwariowała, błędne dane, jakieś po, no, nie, no tak, nie jestem ekspertem, ale... Oczywiście, że tak, tylko że rakieta nieuzbrojona, taka wydmuszka tylko rakiety tak naprawdę, więc gdzieś, no, puszczona tak testowo właśnie o to, no, gdyby tu leciała z ładunkiem. Tego nie wiemy, ale wiemy, jaka była reakcja, czym to się skończyło, może jeszcze nie skończyło w Polsce, i to nagłe domaganie się dymisji od ze strony opozycji, dymisji ministra obrony narodowej. Na jakim polu? No oczywiście. No, to jest to wpisanie się w rosyjski scenariusz. Ja rozumiem, że komuś się może nie podobać jedna, druga reakcja, ale nie powinniśmy tak emocjonalnie i kategorycznie reagować. O tym też jest mowa w naszej rozmowie z ministrem Żarynem w tym samym numerze. Mhm. Ja też myślę, że jednak Moskwa chciałaby zmiany rządu w Polsce, no bo czego by opozycja o sobie nie powiedziała, to takiej skali pomocy Ukrainie, jestem o tym święcie przekonany, by nie dostarczyła. Nie Tusk nie jest politykiem, który by zdecydował, oddajemy te kilkaset T-72. Teraz, Jacku, poproszę o kontynuację. Ale ja tylko powiem, że oni otwarcie przecież o tym mówią. No tak. Miedwiediew o tym pisze na Telegramie, co i róż. No tak, ale oni mogą mówić różne rzeczy, wiesz, natomiast myślę, że też ważna jest taka obiektywna analiza, prawda, że po prostu... Obiektywnie trzeba stwierdzić, że kolega Miedwiediew pisze to szczerze. Okej, zaraz, Jacka, poprosimy o kontynuację, a teraz fragment tej rzeczonej rozmowy z tego numeru tygodnika Sieci ze Stanisławem Żarynem, czyli pełnomocnikiem rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. To jest takie dopowiedzenie do tego tekstu Marka Budzisza, o którym mówimy, temat okładkowy tygodnika Sieci. Czy Rosjanie, wzmagając swoją aktywność w czasie naszej kampanii wyborczej, mają na celu realny wpływ na zmianę władzy, czy interesuje ich tylko destabilizacja naszego kraju? Pytamy ministra Żaryna. Polski rząd ma na tyle silną pozycję w Europie, odpowiada, że jesteśmy w stanie skutecznie aktywizować przynajmniej część krajów NATO na rzecz realnej pomocy Ukrainie. Zmiana rządu, a więc zapewne linii politycznej polskich władz na mniej aktywną w tej kwestii, będzie dla Rosji po prostu korzystna, mówi minister Żaryn. Ale trzeba patrzeć także na inne scenariusze kreślone przez Moskwę. Może chodzić nie tyle o zmianę jednych polityków na innych, ile o doprowadzenie do paraliżu politycznego w Polsce. Nasilenie operacji propagandowych miałoby prowadzić do polaryzacji społeczeństwa, co zawsze daje efekt wzmacniania ugrupowań radykalnych. Celem może być na przykład taka mozaika partii w przyszłym Sejmie, by nikt z nikim nie mógł się porozumieć. Wtedy priorytetem stałaby się polityka wewnętrzna, a więc zapewne mniej energii moglibyśmy poświęcać pomocy Ukrainie. Czyli tak naprawdę trochę od innej strony, ale dokładnie to samo. Zajmujcie się sobą, Sejm rozdrobniony, Konfederacja urosła, tak, bo skrajne skrzydło zostało wzmocnione jakoś tam przez te niepokoje wewnątrzkrajowe. Ktoś kiedyś powiedział, że Putin czyta codziennie relacje z dwóch krajów, z Niemiec i z Polski. Są to po prostu absolutnie kluczowe państwa dla przyszłości regionu. Po wojnie to się wszystko potwierdziło. No to Polska zawróciła politykę europejską tak naprawdę. Nie wiemy, czy udałby się ten zwrot. To Polska przełamała wiele czerwonych barier, właśnie czołgowych, amunicyjnych. Koalicja czołgowa, najpierw koalicja obronna, teraz parcie na samoloty, tak, wizyty polityków, które przełamały tę barierę strachu, no, postawa Morawiecki społeczna. I premier Kaczyński jako pierwsi, tak, goście, którzy odwiedzili. Ale ja też myślę, wiecie, że może dojść do takiej otwartej prowokacji właśnie jakiejś z wybuchem czy z uderzeniem. Pamiętajcie o Hiszpanii, kiedy rząd Aznara upadł w wyniku zamachów islamistycznych. No dobrze, ale same wybory. U nas chyba opinia publiczna by tak nie zareagowała, przeczuwam, że byłaby to dojrzalsza reakcja, ale... Ale już reakcji opozycji nie jesteś w stanie przewidzieć. Nie jesteś w stanie przewidzieć, i ta rakieta to pokazuje. Skoro oni są w stanie mówić, że inflacja to jest wina rządu, nie mówiąc o Putinie, to byliby w stanie powiedzieć, że to jest też wina rządu. Ale ten realny wpływ na wybory, czyli wzmacnianie jakiegoś radykalnego skrzydła, no tutaj chcąc nie chcąc myślimy o najbardziej prorosyjskiej z ugrupowań, czyli o Konfederacji. Jak to się dzieje, jak ten mechanizm według ciebie wygląda? No ja myślę, że to są jednak albo rzeczy, o których nie widzimy, albo właśnie no jakieś takie wsparcie, nie wiem, w internecie, trollowe, prawda? Nie wiemy nic o żadnych relacjach finansowych. A może to jest tak, że ten chaos automatycznie nas właśnie popycha w kierunku, czy wyborców popycha w kierunku Konfederacji. To tak ma po prostu działać. Poza tym Rosja, no, to jest zawsze kraj, który działa na różnych opcjach, na różnych poziomach, wykorzystuje pewne takie szanse, które się pojawiają. Rosja ma diagnozę każdego państwa i jego słabości. U nas tę słabość widzi w konflikcie wewnętrznym, bardzo gorącym, i z pewnością bardzo stara się go podsycać. I to jest jednak też kolejna refleksja. Ostatnie 8 lat to jest stałe podsycanie przez opozycję i stałe próby jednak rozmawiania ze strony obozu rządzącego.
Jacek mówił o tym, że Polska uruchomiła pewne procesy po 24 lutego, a Rosja trochę straciła wpływ na to, co się dzieje na Zachodzie. Właśnie przez to, że w Polsce jest taka, a nie inna władza, i jeśli ta władza by się zmieniła, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że Moskwa odzyskuje pewne dźwignie mogące wpływać na kraje Zachodu, dźwignie przez Berlin w oczywisty sposób. W tej chwili ich nie ma, ponieważ na Warszawę nie jest w stanie nacisnąć ani bezpośrednio, ani przez naszego głównego sojusznika, czyli przez Waszyngton. Jeśli to sprzęgniemy z tym, co się 1 lipca wydarzy, czyli przejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej Hiszpania, która jest daleko od tej wojny, politycy hiszpańscy mają zupełnie inny ogląd. Tak, teraz jest sprawy. Szwecja, która jest żywotnie zainteresowana tym, żeby tutaj jednak był pokój, tak? I rozumiem, która jakim zagrożeniem do NATO. Jest. No, oczywiście, że tak, więc ta sytuacja na szczytach Unii Europejskiej zupełnie się zmieni. Gdyby się jeszcze zmieniła radykalnie sytuacja polityczna w Polsce, no to byłaby to znakomita wiadomość dla Rosji. To ja wrócę jeszcze raz do tych wyborów. Co to jeszcze większe wzmocnienie, czy jest możliwe jeszcze większe wzmocnienie Konfederacji i co jakiś taki ekstremalnie dobry wynik tego ugrupowania by znaczył w przyszłym Sejmie? No, Konfederacja jest pewną zagadką, bo składa się z wielu środowisk. Jest kilka konfederacji, tak naprawdę. Tak, na pewno, no jest pytanie, dlaczego niektórzy ludzie, także dziennikarze, no otwarcie dystrybuują tezy, które służą Rosji. No to próba podpalania konfliktu polsko-rosyjskiego, te idiotyczne twierdzenia, że my jesteśmy ukraińskiego, idiotyczne twierdzenia, że my jesteśmy bezpieczni, bo Rosja nie ma apetytów, no to są znane nazwiska. Czy ci ludzie robią to z takiego egotyzmu, narcyzmu, po prostu chcą żerować na tej 10-procentowej niszy, żeby tam łapać, prawda, jakiś oddźwięk? Ten swój 1000 lajków tam zawsze sobie wyłapią. Czy oni są jakoś sterowani? Ja nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale czasami to zastanawia, no bo to wydaje się być, czasami no tak jest to w ordynarny sposób, wbrew interesom naszego państwa, że to trzeba mieć złą wolę, żeby to robić. A to jest oczywiste, że Konfederacja, jeżeli wejdzie do Sejmu, to będzie raczej po prawej stronie, po stronie Zjednoczonej Prawicy? Ten nurt, nie, Konfederacja, ja uważam, że albo się rozpadnie, albo raczej pójdzie za Tuskiem jednak, że jednak tutaj będzie... To nie jest tak, że to jest już taki przeznaczony z Zjednoczonej Prawicy koalicja. Wielki błąd wielu wyborców, którzy postrzegają Konfederację jako takiego może ostrzejszego brata Prawa i Sprawiedliwości. Tam są inne intencje i to naprawdę jest... Ja sądzę, że jest bliżej do koalicji z PSL-em niż z Konfederacją, ale to jest moje zdanie. Wystarczy spojrzeć na jakiekolwiek badania przepływów elektoratu. Takimi badaniami dysponuje każda partia i każdej wychodzi to samo. To, że rośnie Konfederacja, nie oznacza, że słabnie PiS, tylko słabnie Platforma. No, tak. To jest jeden obóz. Taki wolnościowy, powiedzmy, liberalny, ci liberalni, wolnościowy w cudzysłowie, ci liberalni wyborcy zniechęceni do Platformy, która wchodzi w to rozdawnictwo, znów różnymi babciowymi, spoglądają w kierunku Konfederacji. Zjednoczona Prawica plus Konfederacja to jest możliwa konfiguracja? Nie. Tak systemowo możliwe. Nie, ale Zjednoczona Prawica plus część Konfederacji, kilku posłów na przykład w nowym Sejmie, jak najbardziej to możemy sobie wyobrazić. Słyszałem od pewnego polityka, który jest dosyć dobrze zorientowany w sprawach wschodnich, że bardzo możliwy, wydaje mu się na ten moment też taki scenariusz, chyba wymarzony dla Rosji, że będą znów przyspieszone wybory, bo tego Sejmu się po prostu nie będzie dało ułożyć. To jest coś, o czym mówi Stanisław Żaryn, takie rozdrobnienie tutaj. No może tak być rzeczywiście. No, czasem trzeba przez to przejść. Tak? No, taka jest demokracja, jest klincz, grożą nam niestabilne rządy. Zróbmy dogrywkę po prostu. Zróbmy dogrywkę, niech to się wszystko rozstrzygnie. Nie będzie dogrywka chcąc, nie chcąc, kosztem Ukrainy, no bo zajmujemy się sobą, prawda? No z drugiej strony, wiesz, jeżeli władzę będzie sprawował obecny rząd, to chyba nie. Co do Ukrainy, właściwie mamy jedność w przekroju demograficznym, wiekowym, niezależnie od zarobków, wszyscy popierają pomaganie Ukrainie. I to jest, pokazuje, że to jest jakby bardzo silne w polskim społeczeństwie i rząd Platformy werbalnie też by pomagał. Natomiast oczywiście nie pomagałby z taką odwagą, śmiałością, ofensywnością i gotowością do ponoszenia ofiar, tak? No, może by szukał jakiegoś pokojowego rozwiązania. No może tak. Znaczy, na pewno, żeby to tutaj szybko zagasić i wrócić
wrócić do pewnego biznesu, tak? który się toczył, więc to na pewno tak by był. Nie wiem, jaka będzie sytuacja. Rozmawiamy w momencie, w którym naprawdę lada chwila, lada dzień, lada godzina, a może już się tak naprawdę rozpoczęła ta kontrofensywa ukraińska, więc sytuacja na froncie może się zmienić w najbliższym czasie. I nie wiemy też, jak się zmieni dynamika na polskiej scenie politycznej, gdy wystartuje kampania i na przykład trzecia droga już nie będzie taką trzecią, tylko Rosja celuje w wybory w Polsce. Piszemy w tygodniku sieci. Rosja celuje w Polskę i to się akurat od wielu lat nie zmienia. O tym na pewno będziemy pisać w tygodniku sieci, w portalu, w polityce.pl i rozmawiać w telewizji w Polsce.pl. Jacek Karnowski, Marek Pyza, Marcin Wikło, bardzo państwu dziękujemy za program. Mam do was pytanie, panowie. Widzimy się za tydzień.